Nienawidzę tego dźwięku, ale muszę do niego podążyć, zobaczyć skąd on nadchodzi. Trudno, ale... To jest moje przeznaczenie. Tu go nie ma, ale co to za obraz? Jaka złowieszcza sceneria. Co tu się za rzeczy dzieją? Co za ludzki dramat? Świecznik? I kolejna szafa, która tym razem zawiera niesamowicie długi list. Doktor Robert Richards, kolejny pierdolony konował. Zostawię to. Nie chcę. Kto tam? Kto to mówi? Łoch. Czy to ty? Przodku? Gdzie to prowadzi? I gdzie ten telefon dzwoni? O! Znowu to samo? Gdzie jest ten telefon? Niesamowite, po jednej i po drugiej stronie mam dokładnie to samo. Czy ja już postradałem zmysły, czy nie wiem gdzie idę? O nie... Co teraz? Wow! Jakim cudem... Skąd się tu wziąłeś? Jak ja cię mogę odebrać? Dlaczego tyle dzwonisz, a nikt nie może odezwać się do mnie? O, ucichło, wow! Co się z nim dzieje? Dlaczego on spada? Nie! Upadnę w obłęd! Dlaczego on tam jest? To jest jakaś tragedia! Nie, wróćmy się, nie chcę tu być! O, tak! Upadł i... W końcu już nie będzie dzwonić. Może... Może przestanie mnie dręczyć... Co to było? Jeszcze trochę... Proszę... Udało się! Wow! Udało się uciec z tego chorego miejsca, ale... Co to jest? Krew? Wino? Niespokojne wspomnienia, ale kogo? Moje? Czy udręczonej duszy, która już nie może żyć spokojnie? Wow! Wow! Co za straszydło! O Boże, uciekło! Uff. Masakra! Co tu się stało? Tyle krwi! Co to za... drzwi, które... O tak! Światło! Ojej! Znowu gdzieś mogę iść? Nie. Muszę tu zostać, zobaczmy. Tylko zamknę te drzwi, bo chciałbym być... sam na sam z tym pokojem. Co tu mamy? Pudełko na okulary, okulary, jeszcze mniejsze pudełka, order... Fajka? I butelki z wina, których nigdy nie dopiję, bo jestem nieodporny na alkoholizm. Flapping horror, eating other rats, latający szczur? O nie. Co za chory wytwór wyobraźni, albo... Albo nie wyobraźni. Jeżeli to będzie prawda, to jestem zgubiony. Chodźmy. Dalej, kroczmy. Ojej.
Co to za płacz? Gdzie jesteś? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Co się stało? Dlaczego zostałem cofnięty? Gdzie ty jesteś? Dlaczego płaczesz? Co się dzieje? O nie... Znowu ta wszechobecna czerń, która... Męczy mój umysł, która... Męczy moją duszę i mój artyzm! Pochłaniając ostatnie resztki racjonalnego myślenia. Co za szczęście! Jedyne miejsce, w którym może na chwilę dostrzec swoją rękę i swoje normalne myśli. Zabierz mnie stąd. Ale dlaczego znowu na dół? Przecież z dołu przyszedłem. Na dole było strasznie. Nie, nie. Jakieś napisy? Co tam jest? Szybko, żeby się dowiedzieć. Co to znaczy? A to co? Kolejny list? W każdym razie, jako twój prawnik, radzę powstrzymać się od wszelkich nieostrożnych działań. Innymi słowy, nie rób niczego głupiego. Wciąż mamy szansę na wygranie tej sprawy. Możesz mi wierzyć lub nie, ale wyciągnąłem klientów z większego gówna. Lepiej jednak, abyś nie brnął w nie bardziej. Proszę, daj sobie na wstrzymanie i nie wychylaj się przez jakiś czas. Pozwól mi odwołać się od decyzji sądu. Ten pracownik socjalny ewidentnie się na ciebie uwziął. Możemy wykorzystać to na naszą korzyść, przedstawiając cię jako ofiarę systemu. Mąż w żałobie, tymczasowo niepoczytalny. Do tego nadgorliwy urzędnik. Proszę, zaufaj mi, to najlepsza opcja, zważywszy na to, przez co przeszedłeś ostatnio. Wydaje mi się, że mamy jakieś 50% szans na wygraną. Oczywiście pod warunkiem, że przestaniesz udowadniać wszystkim, iż totalnie postradałeś zmysły. Tak więc proszę, żadnych więcej wybuchów, koniec z opowiadaniem głupot dziennikarzom, a najlepiej w ogóle nie pojawia się publicznie. Ciągle możesz odzyskać swoją córkę? Kto mi porwał córkę? Gdzie ona jest? Co to za napis? Pożyj nadzieję, póki jeszcze możesz. Nie chcę pożyczyć nadziei, bo ją mam. Chcę żyć nadzieją i modlić się o to, że odzyskam spokój swojej duszy. Co to za miejsce? Kolejne drzwi. A tam? Świecznik. I kolejna pokiereszowana ściana. I znów ta piwniczka, tym razem z winem, ale... Co to jest? Syfon? Cokolwiek takiego? Skąd się to tu wzięło? Jak dobrze, że mogłem oświecić światło, żeby... O Boże, to jest krew! Nie! Nie! Ucieknijmy stąd! Szybko! Chciałbym tam przejść. No właśnie, a? Te drzwi... Łazienka? Moja łazienka? Co się dzieje? Co się stało? Jej, jak tu wszystko się zagięło! O Boże, znowu to dziecko utopione! O nie... Te traumatyczne przeżycia... Będą mi się śnić po nocach. Dlaczego nie mogę się przejrzeć w lustrze? Jestem już tylko cieniem? Światło się psuje. Pora je naprawić, ale przy innej okazji. Sterta małych książeczek, może jakieś modlitewniki, ale trudno stwierdzić. O nie, nie chcę wyłączać światła. Rygiel i... Co tu mnie czeka? Totalna ciemność, ale to jest jakiś magazynek. Co my tu mamy? Nie mogę oświecić światła, więc... Chyba się nie dowiem. Albo...
niestety. O, a tu, co tu jest? Proszę, o tak. Gdzie to światło? Niesamowite. Co my tu mamy? Owoce, piwo w beczkach. Moje syndromy uzależnienia. Nie chcę tego. Chcę to zostawić. Chcę odpocząć. Dlaczego mój dom jest taki wielki? I dlaczego on jest taki straszny? Kolejne pozamykane drzwi, ale... Przecież powinienem mieć do nich klucz. I co ja teraz wybiorę? Troje drzwi i który otworzyć? Pusto. Pusto? Pusto? Uff. Wow. Skąd się to tu wzięło? O nie. Co się dzieje z moimi oczami? Dlaczego... Świat się tak wygiął. O nie. Ej, już nie mogę ufać nawet własnym oczom. Niesamowite, jak one mnie łudzą. W końcu wszystko wróciło do normy. Szczęśliwie, ale... Co to? Co to za droga? Co to za schody? Gdzie ja dojdę? Dlaczego tu nie ma światła? Totalna ciemność. Wow. Co to jakiś strych? I dlaczego ja podążając w dół wyszedłem na strych? Chyba, że to jest piwnica, która... Zawiera bardzo dużo porzuconych przeze mnie wcześniej przedmiotów, które tak naprawdę nigdy nie przydały się i nigdy nie zostały przeze mnie użyte. Co to było? Krew? Czy ja już miałem o mamy? Nie wiem, sam już nie mogę ufać twoim oczom. Nie chcę się zastanawiać. Ale jeszcze zajrzę w zakamarek i uciekam, bo dobrze będzie się stąd wydostać. Znowu ten fortepian. O nie. Przecież ja nie umiem grać. Ja umiem tylko malować, chociaż i to jest wątpliwe, ale... Co się dzieje? Wszystko się ściemnia? O Boże. Co tu się wyprawia? Dlaczego te przedmioty latają? Co? Czy wszystko... Kto to gra? Czy wszystko straciło sens? Nie ma grawitacji? Nie ma przyciągania ziemskiego? Co się dzieje? Nie mogę. Nie mogę w to uwierzyć. Co to za miejsce i... Co to za czas? Ojej. Te przedmioty latają, jakby co najmniej były w powietrzu, w przestrzeni kosmicznej. Mogę je wszystkie poruszyć i między nimi przejść. Tylko że... O nie, o nie! Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego to wszystko traci sens? Gdzie ja powinienem iść? O nie! O nie! Co za ciemność? Gdzie ja jestem? Proszę, proszę, pozwól mi przejrzeć na oczy! Co to za światło? Musiałem oddzielić mięso od kości! Na początku nie widziałem, jak się za to zabrać, więc po prostu odpiłowałem ją grzeszczotem. Przygotowałem moc. Po czym wsadziłem ją do moździerza. Najpierw musiałem go sobie sprawić. W końcu nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Ostatecznie zmieszałem pył z porcją białej farby. Wyszedł cudowny podkład. O nie. Moja obsesja doprowadziła mnie do kolejnej zbrodni. Czy to jest ten obraz?
Czy to jest to płótno, na punkcie którego dostałem obsesji? Nie, to tylko ściana, która zaprowadzi mnie znów w odmęty mojego domu. Co tym razem? Dlaczego ja idę i tak spokojnie kroczę po tych schodach? Proszę. O nie. Znów w swojej pracowni. Ja chyba nigdy nie zaznam spokoju. Co tym razem? Co mnie czeka i dlaczego ten pokój jest tak bardzo rozświetlony? Mam tutaj kolejne szkice, które pozabierałem po drodze i... Co tutaj jest? Niestety te szafki nie są odkryte, bo nie odnalazłem kolejnych tajemnic mojego domu. Nowy napis? Co jeśli poniesiesz porażkę? Nie wiem. Jeśli poniosę porażkę, to chyba pora się będzie zabić. Co tym razem? Łoch. W co się przemienisz, parszywy obrazie? Jakaś senna mara, która... wygląda jak człowiek, która przybiera ludzką postać, ale tak naprawdę nie jest człowiekiem i... nie chcę ponieść porażki. Chodźmy. Znowu ta sala i... zignoruj ją. Kim ty jesteś? Jej. Dlaczego tak płaczesz? I... co się stało? Gdzie ty jesteś? O Boże... O Boże... Co to jest? Co to za... maź, która... Znowu to dziecko! Znowu te znaki... Przecież... moja żona nie wspominała o tym, że mamy dzieci! Chyba nigdy przecież nie mieliśmy dzieci! Nie! Nie, co to za pokój? Nie, przecież ja nie mam dzieci! Rysunek małego konia, drzewka i... obsesja na punkcie... Bredzący, tak! Wiem, że jestem bredzący, ale... samolubny, oczywiście! Od zawsze byłem samolubny, ale... dlaczego mi zamykasz te drzwi? Chciałem poznać ostatnie słowo, żeby dowiedzieć się całej prawdy o sobie. Proszę. Już go nigdy nie poznam. Nie. 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 Dlaczego te drzwi znikają? O nie. Kto to jest? Czy to jestem ja zabijający małą owieczkę? Nie chcę. Boję się. Nie chcę wejść w te drzwi. To nie moja wina. Ten obraz miał być taki piękny.